Witam na kanale Nuvato. Ponowny test akumulatorów Life Po 4 z dystrybucji chińskiej i dokupiłem takie urządzonko, które jest obciąża akumulator. Chyba podobnie działa jak to pierwsze, ale będziemy mógł zrobić test dwóch naraz. Chyba ten sam producent, co i tamtego, no bo ta sama zasada. Kupiłem to w polskiej dystrybucji, ale oczywiście urządzenie jest chińskie. Ponownie testujemy ten akumulator. Tak jak wspomniałem wcześniej, był ładowany ponad 24 godziny. I teraz ustawiamy prąd ładowania. Załączam test prądem 40-amperowym tym razem. Nie, jednak 20-amperowym. I rozładowanie tak jak było przez 10 godzin, to będzie za dużo, do 22 V. Start. To jest pierwsze. No tutaj musiałem ustawić prąd 5 amper. Czyli ten test będzie trochę trwał. Przy założeniu, że jest to 200 amperów godzinny, no to trochę to potrwa. Ale zobaczmy. Tu jest jeden akumulator. Tu jest ten testowany przeze mnie po raz trzeci już w tej chwili. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wyprzedzając troszkę koniec testu, chciałem, no chyba przestrzec przed zakupami okazjonalnie na aukcjach chińskich takich akumulatorów, ponieważ, no cóż, ta jakość jest nieznana. Parametry się nie zgadzają, tak jak w pierwszym teście. W tym wziąłem dwa akumulatory i równocześnie robiłem i każdy z nich wykazał, że wartości, jakie są na opakowaniu, na akumulatorze, są fikcyjne. Oczywiście one mają swoje 24 V napięcia, ale pojemność to nie jest prawda. Kolejny test zakończony. Podskoczyło napięcie na akumulatorze. Rozładowywałem go do 22 V prądem 20-amperowym. No i jak widać 2847 watogodzin 2000, czyli 2,85 kWh. 113 amperogodzin. A drugi, ponieważ jest obciążony prądem 5-amperowym, no to jeszcze trochę się zejdzie. Ale niech się rozładuje. No i koniec rozładowania tym urządzeniem świecącym. Ciekawe jest to, że tak chyba spadło na tym wyświetlaczu, że nie mogę odczytać. Tu już mamy ten naładowany pierwszy prawie. Zaraz podłączę tamten i zobaczymy, jak będzie ładował się. Ale jak widać, wydajność wygląda na to, że ten akumulator, który ma symbol
24-200 amperogodzin, ORPZ 6000 cykli plus, ma wydajność 120 amperogodzin. No i wygląda na to, że ten produkt jest z kategorii nowato sprawdzone, niepolecone. Niezgodność towaru, opisu towaru z rzeczywistością. Po raz jeden akumulator testowałem trzykrotnie, drugi jednokrotnie i wszystkie testy pokazały, że te akumulatory mają 24 V napięcia i około 120 amperogodzin pojemności. Pozdrawiam, Novato.